Dzień dobry, nazywam się Michał Mróz. Dzisiaj zajmiemy się obejmami przeznaczonymi do szybkiego, łatwego, trwałego i estetycznego mocowania kabli, węży, rur w różnych gałęziach przemysłu. Standardowa obejma składa się z płytki dolnej, z wkładu, z płytki górnej oraz śrub mocujących. Obejmy te wykonane są zgodnie z normą DIN 3015 i dostępne są w trzech wersjach. Wersja standardowa typ 100 i 101, wersja ciężka typ 201 oraz wersja podwójna typ 301. W naszej ofercie posiadamy obejmy wykonane z polipropylenu w kolorze zielonym, pracujące w zakresie temperatur od minus 30 do 90 stopni. W kolorze czarnym z samogasnącego poliamidu, spełniającego wymagania ochrony przeciwogniowej w pojazdach szynowych. Zakres temperatur takiej obejmy to minus 40 do 180 stopni Celsjusza. Obejmy wykonane z gumy. Zakres temperatur dla tych obejm to 40 do 80 stopni Celsjusza. Oraz obejmy wykonane z aluminium, które nadają się do temperatur powyżej nawet 350 stopni Celsjusza. Zakres średnic takich obejm jest dość szeroki i mieści się między 6 a 219 mm. Co do samego montażu. Obejmy montowane są do konstrukcji poprzez spawanie lub przykręcanie, a następnie wykonujemy montaż zarówno rury, jak i poszczególnych elementów obejmy. Należy pamiętać, aby nie spawać obejm z założonym wcześniej wkładem. Dostępne jest wiele dodatkowych elementów umożliwiających opcjonalne sposoby montażu, np. podstawy dolne podwójne, czy też wielokrotne, podstawy kątowe lub podstawy mostkowe, szyny do montażu wielokrotnego. Po wcześniejszym przykręceniu, czy też przyspawaniu szyny, umieszczamy w niej specjalne nakrętki, do których za pomocą śrub mocujących przykręcimy obejmę. Jest to bardzo wygodny sposób montażu, ponieważ przed dokręceniem ostatecznym obejmy w łatwy sposób możemy wyregulować jej pozycję. I na koniec śruby oraz płytki do montażu pakietowego. Montaż pakietowy jest to montaż, który wygląda w ten sposób. Jest to obejma umieszczona nad obejmą. Przy montażu należy zachować odpowiednią odległość między obejmami, a na zgięciu rury umieścić obejmę jak najbliżej łuku. Po dokręceniu śrub odpowiednim momentem należy zwrócić uwagę, aby połówki wkładu się ze sobą nie stykały. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam do obejrzenia pozostałych materiałów na naszym kanale.